Były mistrz SW Kleber Koike Erbst wystąpi na One Japan Series. Były mistrz KSW w wadze piórkowej, brazylijsko-japoński fighter Kleber Koike Erbst wystąpi w walce wieczoru gali One Japan Series Road to Century, która odbędzie się w stolicy Japonii w Tokio w dniu 1 września bieżącego roku. Rywalem byłego mistrza będzie jego rodak, zapaśnik Akio Nishimura, znany z walk w organizacjach Shuto, Dream czy mającej niegdyś współpracować z KSW Rizin FF. Ostatnio występował zaś na hybrydowych galach Gan Jima. Kojkę Erbst rozstał się niedawno z polską KSW, w której stał się gwiazdą walcząc ponad 4 lata, choć przeplatał te starty z walkami w innych organizacjach. Japończyk pokonał m.in. byłych mistrzów Artura Sowińskiego i Marcina Wrzoska. Z Sowińskim przegrał w debiucie dla polskiej organizacji, ale potrafił mu się zrewanżować. Przegrał z nim także aktualny pretendent Marian Żółkowski, a pokonał go podwójny mistrz Mateusz Gamrot. Erbst pożegnał się z KSW, nie akceptując warunków nowego kontraktu, co potwierdził jeden z właścicieli organizacji KSW. Stało się to w ostatnich tygodniach bieżącego roku. Wrześniowa Gala jest kooperacją azjatyckiej organizacji z japońską Pankreis. Na razie nie jest jasne, czy pięciorundowa walka Koike z Wikim nie będzie eliminacją do jubileuszowej setnej gali One Championship 100 Century, która odbędzie się w stolicy Japonii w Tokio w dniu 13 października 2019 roku. Niewykluczone, iż nawet może zostać przeniesiona na październik.